Ciasto cukrowo-drożdżowe dla pszczół. Jednym z ważnych zadań na wiosnę jest stymulacja rozwoju rodziny pszczelej. Wielu pszczelarzy szukało czynnika, który pozwoliłby przyspieszyć pracę roju oraz zmobilizować królową do intensywnego czerwienia. Ciasto takie ma wiele zalet. Między innymi jest stałym pokarmem dla pszczół. Pobudza czerwienie, robi złudzenie pożytku, mobilizuje pszczoły do pracy znoszenia pyłku i wody, ogólnie dobrze wpływa na gospodarkę w pasiece. Do przygotowania ciasta cukrowo-drożdżowego potrzebne będzie 1 kg cukru pudru, 10 dekagramów drożdży piekarniczych. Cukier musi być sprawdzony, czy nie zawiera domieszek mąki ziemniaczanej. Niewielką ilość pudru rozpuścić w wodzie. Ciasto przygotowuje się w następujący sposób. Do garka nalewa się wodę i podgrzewa do wrzenia, a następnie przykrywa garnek misą. Po nagrzaniu miski dodaje się rozkruszone drożdże. Do rozpuszczonych drożdży wsypać cukier puder, mieszając łyżką drewnianą do uzyskania masy plastycznej. Przed ostudzeniem przelać do pojemników. Powodzenie uzyskania dobrego ciasta zależy od temperatury misy. Musi być dobrze nagrzewana. Pszczoły należy podkarmiać po oblocie wiosennym. Ciasto zjadają w tempie 50 dekagramów tygodniowo.